Nie będę tak jak mój stary. Nie będę swoją matką. Dlaczego z tego nic nie wychodzi? Za chwilę sobie na ten temat porozmawiamy. Tfu, ja pogadam. A wy posłuchacie, jeśli oczywiście będziecie mieli na to ochotę. To co? Czołóweczka. A, i subskrybuj te kanały. Dziękuję za wszystkie subskrypcje. Przybywa ich naprawdę. Wow! Dzięki. No to bęk! Witam cię, człowieku, kimkolwiek jesteś, cokolwiek myślisz. Dobra, no to dobra, pierdółki mamy za sobą, przywitanko mamy za sobą, czołóweczkę mamy za sobą. Wiecie co? Opowiem wam o sobie, ale też opowiem o tym. Prowadzę często grupy i jak ludzie zaczynają pracować nad swoimi myślami, przekonaniami, przepraszam, to po pewnym czasie zaczynają dochodzić do takiego sformułowania, że kurde, Boże, jestem taka jak moja mama, ba, jestem jak mój ojciec na przykład. I mają na to wielką niezgodę, bo za dzieciaka bardzo nie lubili właśnie tego stanu, nie lubili zachowania swojej mamy, swojego taty. I co się okazuje, po pewnym czasie to odtwarzamy. Ja, jako Adam, jako małe dziecko, napatrzyłem się, jak mój tata pił alkohol, jak tworzył przemoc, jak miał jakąś taką relację, w której ja się po prostu jej bałem. Potem sobie pomyślałem, że ja nigdy nie stworzę takiego domu. Mój tata zapił się, jak miał 36 lat. W domu była przemoc. Ja pomyślałem sobie, że nie, ja tych błędów nie popełnię, ja stworzę super zajebisty dom. Nie wyszło! Nie wyszło! Stałem się alkoholikiem. Córka nawet mi się urodziła, jak miałem 28 lat. Mojemu tacie też się urodziła. Córka, jak miał 28 lat. Tak naprawdę wszystko tworzyłem zero-jedynkowo. I całe życie miałem takie myślenie i takie przekonanie, że cholera mi nie wyszło. I to jest właśnie błędne myślenie, myślenie, które powoduje, że było mi z każdym dniem coraz gorzej. Dniem było mi coraz gorzej, było mi gorzej ze sobą, no bo mi nie wyszło. Ale czy mi naprawdę nie wyszło? Kochani, to jest nieprawda. Wyszło mi. Byłem wiernym wyznawcą religii moich rodziców, czyli mi wyszło. Byłem wiernym uczniem, ja byłem pilnym uczniem. Dokładnie to, co mnie rodzice nauczyli w dzieciństwie, czyli to, co mi pokazywali, ja wszystko odtwarzałem. To jest coś takiego, jakby ktoś was uczył języka i po jakimś czasie zaczęlibyście mówić tym językiem. I ten ktoś, kto nas uczył języka, nie do końca dobrze znał ten język, nauczyłby was pełno błędów językowych, niewyraźnej wymowy i wy byście potem ruszyli gdzieś w świat i by okazało się, że kurwa, no coś tu śmierdzi, że jest ciężko się dogadać z innymi ludźmi, więc szukałbym sobie kogoś, kto też pochodzi z podobnej rodziny jak ja, żebym mógł się z nim skomunikować. Więc generalnie rzecz biorąc, brawo Adaś, wyszło mi, otworzyłem właśnie swoją rodzinę pierwotną. Jak w końcu to zrozumiałem, że nie chodzi o hejtowanie mojej mamy, mojego taty, tylko chodzi o zrozumienie, że tak naprawdę to, co oni mi dali, to to, co oni kiedyś dostali. Dwa, że z każdym pokoleniem, w cudzysłowie, tego gówna jest coraz mniej. Ja oczywiście, tak jak wam powiedziałem, że ja stworzyłem taki dom jak mój ojciec. Okej, to jest prawda, tylko że moja córka zaczęła pracę nad sobą w wieku 17 lat. Ja w wieku 17 lat, kurwa, nie wiedziałem, co się dzieje. Ja zaczęłam tak naprawdę pierwszą pracę nad sobą w wieku 32 lat. Trafiłem na swoją pierwszą terapię dotyczącą alkoholu. Potem cały czas gdzieś pracowałem. Zobaczcie, to jest 12 lat różnicy. I dzisiaj moja córka, pracując nad sobą, już, jeśli urodzą jej się dzieci, ja będę dziadkiem, nie wujkiem, tylko dziadkiem, będzie mogła wprowadzić korekty do tego, co dostała od swojego starego. I to jest właśnie zajebiste. I dzisiaj zachęcam was do tego, żeby po pierwsze to trzeba zdiagnozować to właśnie taką nieprzyjemną informację, że jestem zbiorem nawyków i przekonań, które przekazali mi moi rodzice lub
osoby, które były w naszym najbliższym otoczeniu, gdy byliśmy mali. Tego dokładnie się nauczyłem. Mogę tu się porozumiewać za pomocą, że to jest DDA, DDD. Ja to rozkminiam za pomocą racjonalnej terapii zachowań, bo tam pan Molsby sobie to fajnie wymyślił. Rzeczywiście, te nawyki są w nas. Czegoś się nauczyliśmy. Jak byliśmy małymi dziećmi, to po prostu nie zadawaliśmy pytania, no bo jakie pytania zadawać? Tak po prostu jest. Jeśli tata jest na nas zły, no to wiemy, co zrobić, żeby tata nie był zły. I to wcale nie chodzi tylko o tak zwane rodziny patologiczne, przez niektórych uważane, gdzie tak jak u mnie był alkohol, była przemoc, ale to też często, jak ja to mówię, jest ekskluzywna patologia, gdzie ojciec wymaga od swoich dzieci jakiegoś zachowania, że mają się na przykład po szkole uczyć, a one by chciały się pobawić i one się bawią, a gdy tata wraca, one szybko udają, że się cały czas uczyły. To są mechanizmy, tak jak jeszcze raz powtarzam, które w nas są, ale nie chodzi o to, żeby dzisiaj po sobie jechać, że nam się życie nie udało, że spierdoliliśmy, że znowu swoim dzieciom odwaliliśmy takie gówno, albo jeśli nie macie dzieci, to sobie odwalacie takie gówno. Tak po prostu, kochani, musi być. Musi być, ale na ten moment, tutaj na koszulce mam napis: wszystko jest tak, jak powinno być. Dokładnie o to chodzi. Wszystko jest tak, jak powinno być, ale to nie oznacza, że nie może być inaczej. No i tyle. Jutro będzie następny filmik dotyczący właśnie tych nawyków. Serdecznie oczywiście zapraszam do zakupu książki ABC Emocji. O, to jest wyjebana książka w kosmos. Zapraszam na różnego rodzaju warsztaty racjonalnej terapii zachowań. Ja akurat to polecam, bo to stosuję. Czy to będzie u nas w siedlisku, czy u innych trenerów, którzy gdzieś są, czy u nas w siedlisku na takiej grupie wsparcie, bo ja, tak jak mówię, nie jestem terapeutą, ale zresztą nie wiem, po co to mówię, się zaczynam tłumaczyć. Bzdura. Dobra, kochani moi, to koniec filmiku. Trzymajcie się. Po prostu się od siebie odpierdolcie. Odpierdolcie się od swoich rodziców. Wasi rodzice przekazali wam tylko tyle, ile wam mogli dać. Nawet jeśli byli totalnymi żulami, wasi ojcowie, jeśli matki były przemocowe, to kiedyś musieli też to dostać. Dużo miłości wam życzę do siebie, a co za tym idzie, do całego świata.